klipę, no tak trochę jestem głodny. Ja chcę trochę obrabowania ich skarbów. Gdzie ty jesteś? Tutaj, po ciebie. Przestraszyłem się, że to... Wszystkie skarby mam. Chcesz? No, dobra. Skarbiec chyba poszedł na lunch. Poszedł na lunch skarbiec chyba. Skarbiec chyba poszedł na lunch. Ty, zaczekaj. Ja jestem mistrzem w rzemieślnictwie. Może zrobię nam miecze. Skarbiec poszedł na lunch. Dobra, fajnie. Czy masz patyki? Patyki? No ja byłem w supermarkecie, więc jeszcze ścinałem drzewa, więc... Tu jest supermarket? No nie, ale byłem przed wyjazdem. Dobra, to daj patyki 4. Dawaj ci więcej trochę. Poważnie? Skąd ty żeś tyle nakupił tego? No, znaczy no... Znaczy no byłem w sklepie, no. Dobra, może węgiel by się przydał. O, tutaj jest pochodnia. Wezmę pochodnię na wszelki wypadek. Halo, pochodnia? Dobra. Gdzie tu jest dom jakiegoś rzemieślnika? Bo potrzebuję stół do rzemieślnictwa. Ja ci już pokażę gdzie. Tu, gdzie jestem. Aha. Tylko muszę wyjść przez ścianę, bo... Czy no... Kurde, zablokowałem się, tu nie ma wyjścia. Tu jest. Gdzie tu? Gdzie ty tu masz? Tu jest. Tu wejście, nie widzisz? Aha. Dobra. Nie starczy na dwa chyba. A to ja mogę się posługiwać tym moim. Masz. Tylko mógłbyś mnie stąd jakoś wypuścić? Tak, ale nie patrz, ja to trochę krępująca czynność i szyć craftingi. Dobra. Już. Okej. Dobra. Nie pytaj się skąd mogą to siperę. Nie pytaj się. Pewnie skąd. Ze sklepu. Albo się skraftowałeś. Był taki pan, co ją miał, ale nie chciał mi oddać, więc tak trochę już go nie ma. Dobra, ale... Słuchaj, to co my robimy? Nie wiem, zgubiłem się. Zgubiłem się, ale zaraz u ciebie będę. Szukamy tego. Jestem przy tobą. Dobra, to... Może poszukamy tego dobku? No. To może chodź. Dobra, idę. O, jesteś, dobra. Ale którędy to wyjście? Czekaj. Pan może wie, którędy? A pan tu bezdomny, nie to tędy. Chyba nie wie. Którędy przyszliśmy? Myślę, że wyjściem albo wejściem. Może tu będzie dalsza część jakaś. Bo tu jest lama. O, widzę ścieżkę. Chodź do mnie. Ej, lamo! Chodź do mnie. Gdzie ty jesteś? Zabijam lamę. Weź, że nie bądź brutalny. Jakaś ścieżka, ale... Czekaj. Ja tutaj widzę ścieżkę. Widzę też, ale... O kurczę, nocy jest chwilka. Dobra, to... No, ty nadal nosisz tą zbroję, ja już dawno zdjąłem, tak ciężka jest. Chociaż na goło, że to trochę tak nieładnie, ale trudno. To może chodź za mną? Może znajdziemy wreszcie ten dom. Wiesz, gdzie to jest? Oszczędzaj pochodnie, trzymaj je w ręce. Wiesz, gdzie to jest chociaż? Może, nie wiem. Myślisz, że dobrze idziemy? Bo ja wiem, raczej nie, ale idziemy. Nie znam się. Może byśmy wyszli na tamtą górę i zobaczyli. Tą górę? Spoko. Trochę się będzie szło. Oświetlę ci. Nie potrzeba, mam pochodnie. A, ja też.
sumie ostatnio, więc muszę trzymać ją w ręce, żeby mi nie świeciło. Żeby mi było ciepło, ale to jest zimno przy górze. Może rozpalimy jakieś ognisko na górze. Chyba dobry pomysł. Czy tylko niezbyt, bo nie mam gdzie. Nie mam żadnego nawozu, mam tylko zapalniczkę, ale nie mam ogniska żadnego. Zapalniczkę masz? Tak, przynajmniej. To zapalimy trawę. Albo... A masz chociaż jakieś drewno? Masz jakieś drewno? Drewno? No drewno mam, ale drewno by rozniosło pożar po całej górze. Masz rację. W każdym razie strasznie zimno jest. Ja się podsadzę. Zrobię rzeczkę. Zrobię sobie schody. Robię schody. Bo trochę takie niewygodne, które nie działają. Gdzie ty jesteś? Ja cię nie widzę. Podsadzam się. Jestem już blisko szczytu. Ja już prawie jestem na szczycie. O, ja cię. Widzisz, więc jednak schody nie popłacają. Czyli ja nie chodzę schodami. To czym? Się nie udało. Weszłem daleko, ale tak muszę się podsadzać. Nie widzę cię, ale zaraz cię będę widział, bo jestem na szczycie. Druga strona! Na szczycie. Pochodnie rzucę ci. Jestem. O, widać to miał. Myśmy tam Czy myśmy tam byli? Czy to jest to miasto? Tam jest jakiś pałac. No, to jest ten pałac króla kanibala, nie pamiętasz? A, pamiętam, dobra. To rozpal jakieś ognisko może i prześpimy noc? Dobra. Nie mam banjo niestety, ale trudno. Dobra. Dobra, to dobranoc. Strasznie mi się gorąco spało. Dlaczego, wiesz? Bo jesteś w ogniu. Co? Jesteś w ogniu! Ty jesteś zaraz. Nie! Pożar! Weź się ogarnij! Nie. Pożar! Nie rób tego, nie! Pożar! Muszę go ugasić z sobą. Gaśże to! Ale ładnie wygląda tutaj, ale musimy znaleźć jakąś drogę, zaczekaj. Zobaczmy. Gaśże! Zobaczmy. Gaśże! Spadam zaraz z góry! Tam są jakieś wielkie drzewa, myślisz, że iść tam? W którą stronę? Cóż to jest? Czemu? Gdzie ty polazłeś? To jest twoja robota, ta woda? Spływam z góry! Spływam, ale nie w twoją stronę chyba! O kurde! Spływam! Tak, wielkie drzewa są! Jej! Ja nie widzę cię! Bo ja płynę za tobą. Ty czy? To tu nasiona jakieś spadają. O, spadam jeszcze niżej! Ja nie chcę nasion. Spływam. Ratunku! Duszę się! Ratunku! Dobra, ja zaraz będę na dole. Umiesz chodzić po drzewach? Chyba wiem, to miało być w lesie. To idźmy gdzieś tam, no byle gdzie, no. No dobra, to może chodź za mną. Dobra, idę za tobą. Kurde, ja chcę mieć ten dom wreszcie. Jestem coś, przy tobie. Coś cię nie widzę. Za tobą. A, tu. Dobra, chodź. Tu jest jakiś płotek? Czy tutaj? Może lepiej się skradajmy, bo może tutaj ktoś być. Hej, panie, ktoś tutaj jest! Co jest? Widziałeś, jak wysoko skakałem? Tak, ale... Panie, ktoś tutaj jest, panie! Panie! Gdzie pan jest, panie? Potrzebujemy pomocy, bo podpalę las, jeśli pan się nie ujawni. Weźże, tego nie rób. Nie bądź kanibalem. Nie jestem kanibalem. Będziesz, bo spalisz nas. Wysoko skaczę.
Chodź lepiej. Nie wiem, gdzie jesteś. Idę. Naprzód ciebie. Przed chwilą byłem przy tobie. O, jesteś. Sprint. No, jeszcze deszcz się rozpadał. No, pięknie. Musiałem odsapnąć chwilę. Dobra. Czy ty jesteś magikiem? Nagle się zrobił dzień. Znaczy nie dzień, tylko jasność. Magia! Jasność się stała. Dobra, to może chodź tutaj nie, w ten las. Nie, nie pokazywałem ci nigdy mojej różdżki? Nie. Moja różdżka jest magiczna. To bardzo. Oto moja różdżka tutaj jest. Zaraz ci ją pokażę. Tylko do ciebie pójdę. Dobra. To... Jestem przy tobie. Mam swoją różdżkę, więc... Ona świeci. Co? Dobra, to może gdzieś wreszcie dojdziemy.